bo tak jak ten kontrabas. No i wtedy już nie mogę się oprzeć, muszę ją objąć lewą ręką tak tutaj, a prawą ręką tak jakby smyczkiem od tyłu. No państwu to trochę trudno sobie wyobrazić, a potem lewą ręką tutaj w okolicach biustu, tak o, tutaj w pozycji kciukowej, o i potem, ale potem tak delikatnie, delikatnie, z flażolecikiem, tylko tak i potem niżej troszeczkę, i niżej, i tak ją, tak ją, tak ją, tak ją, tak... Cicho! Przecież ja jestem rzemieślnikiem! Tylko rzemieślnikiem! Tylko! Ja nie jestem żadnym muzykiem! Owszem, lubię muzykę, potrafię odróżnić fałszywie wierzącą strunę, cały dźwięk w pół tonu, znaczy ja nigdy nie potrafię zagrać pięknie, ani jednej frazy, ani jednego dźwięku, a ona, o Boże, ty mój, wystarczy, że tylko otworzy usta, już jest pięknie, nawet gdyby się pomyliła 1000 razy. I to przecież nie jest wina tego instrumentu, ale skąd? No co, ale skąd? To myślicie państwo, że Schubert ryzykowałby rozpoczęcie 8. symfonii kontrabasem, gdyby na tym instrumencie nie można było zagrać pięknie? Można, można, to ja nie potrafię. To ja tu nie ma, o, tu nie ma po prostu, tu jest, nie ma. Mogłem wybrać dyrygenturę, kompozycję, nie mogłem, bo tu jest pusto, tu. Tu jest pusto, tak, wystarczyło tak, tylko na tyle, żeby tak się nauczyć rzępolić. Na tym znienawidzonym instrumencie, żeby ukryć, co? No co ukryć? Co? No beztalencie!